To bardzo dobrze, bo ja jak zwykle mam inny zupełnie czas. Ja zauważyłem, że w ogóle rozjeżdża się nawet tak bardzo, że jak się jest w jednym pokoju w tym mieszkaniu i ma się odpalone to, co się ogląda na komputerze, a odpala się na komórce w drugim pokoju, to nie jest ten sam czas, to są rozjechane zupełnie światy. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy spotkania z twórcami nowej, zupełnie nowej kategorii, której nazwa stworzona została po to, aby ćwiczyć waszą pamięć. Art animowana gimnastyka młodego człowieka albo jeszcze wyższy stopień wtajemniczenia. To jest jedna z kategorii konkursu Teraz My, czyli nowego konkursu na festiwalu Opla. Konkursu, który tym się wyróżnia, że jurorami są młodzi ludzie. To nie jest to, że my nie jesteśmy młodzi, ale jednak są ludzie młodsi od nas. I ci młodsi od nas są jurorami, oglądają te filmy, oglądają już od poniedziałku 22 marca, głosują, oceniają każdy z filmów. Jednocześnie ten konkurs ma po raz pierwszy na Opla takie klasyczne jury, jury pięcioosobowe, ludzi w wieku, w tym przypadku 13, 14, 15 lat. I to oni przyznają tobołki, to oni zdecydują, do kogo pójdzie złoto, do kogo pójdzie srebro, do kogo pójdzie brąz i do kogo pójdzie coś za czwarte miejsce, bo w tym roku Opla szykuje coś za czwarte miejsce, nie tylko dyplom. Pierwszym filmem i pierwszymi twórcami, twórczyniami filmu, który swoją drogą otwiera cały program, są dzisiaj Paulina Jaklik oraz Julia Quattro, które bardzo, bardzo serdecznie witam. Są one dwójką z piątki. Dwiema z piątki, z, można powiedzieć, kolektywu, krakowskiego kolektywu, tak utworzonego na potrzeby filmu Blob, który realizował film, o którym pomówimy sobie przez najbliższy czas. No dobrze, to zacznę może od prośby, abyście przedstawiły pozostałą trójkę i powiedziały, kto jeszcze stoi za filmem Blob. No to tak, my jesteśmy tutaj Paulina Jaklik i Julia Quattro, a w zespole jeszcze była Klaudia Ptasińska, Mateusz Pajerski oraz Magdalena Szpyt. No i się poznaliśmy razem na malarstwie. W sensie Mateusz i Klaudia byli na scenografii, a my w trójkę z Magdą i Pauliną na malarstwie studiowałyśmy. Okej. Okay. Tak. I no to trochę śmiesznie podzielić to na rolę, ale tak. Okej. Okay. No dobrze, ale ja oczywiście już teraz wiem, o czym zapomniałem. To przez ten deszcz ze śniegiem chyba, który widzę przez okno. Oj. Trzeci kwietnia, wiecie, i mam 3 kwietnia, widzę deszcz ze śniegiem, myślę sobie o wiośnie i świętach roku 2013, kto już wtedy był na świecie, ten wie, o czym mówię,
No, pewnie dlatego. Moim sposobem tegorocznym ja przedstawię również nasze gościnie, tak bardzo dokładnie przedstawię. Paulina Jaklik, urodzona w Rzeszowie. Oj, to tam teraz Rzeszów wolna jest przecież. Ale absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, nie, no ja tak trochę politycznie w tym roku wrzucam. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych Jana Matejki w Krakowie obroniła dyplom z malarstwa zatytułowany Krok w lewo. Aha. To jest też ciekawe. Ja na przykład za moim serdecznym kolegą, wokalistą zespołu Dzieci z Beczek, mówię, że nawet jak się skręca w prawo, to lepiej trzy razy w lewo. Pod kierunkiem profesora Adama Blinkena, aneks z rysunku powstała pod kierunkiem profesora ASP Piotra Korzeniowskiego, aneks z animacji wykonała pod kierunkiem doktora habilitowanego Roberta Sowy. Wśród uprawianych przez nią dziedzin artystycznych znajduje się malarstwo, animacja 2D, rysunek, sztuka muralu, komiks, ilustracja. Jej prace malarskie można było zobaczyć na wielu wystawach w kraju i za granicą. Zgadza się? Zgadza się. Julia Quatro ma dwie natury. O, dobrze zaczyna. Swój optymizm i entuzjazm równoważy z tendencjami do introwertyzmu. Mam nadzieję, że dzisiaj pierwsza natura będzie obecna przede wszystkim. Od dawna fascynuje ją animacja. Interesuje się przede wszystkim tworzeniem bajek dla dzieci. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja w kontekście filmu, o którym pomówimy za moment. Ceni humor i dystans zarówno w życiu, jak i sztuce. Zgadzam się. Jest studentką krakowskiej ASP. Studiowała również na Accademia di Belle Arti we Florencji. Może od razu, jak się po włosku, to od razu się te palce tak. Accademia di Belle Arti we Florencji w ramach programu Erasmus. Dobrze, stało się zadość. Możemy zatem przejść do rozmowy o filmie. A was serdecznie witam, widzki i widzowie. I przypominam, że to jest też czas was, czyli możecie zadawać pytania lub komentować. Blob. Czym jest blob? Blob to jest lęk, który nazwaliśmy. W sensie blob to są stworki, główni bohaterowie naszej bajki. No i słowo blob nie istnieje w języku polskim, ale po angielsku oznacza plamę, klec, więc tym jest blob. Mhm. Okej. Okay. Chcesz jeszcze dodać od siebie o blobie? Znaczy... Czym jest blob? Raczej czym? Albo do kogo należy? Wydaje mi się, że słowo blob nie tyle jakby... moglibyśmy go nazwać kleks, albo moglibyśmy go nazwać plamą. W słowie blob jest jakby ta presja, to jakby blob. Objętość. Ma się... Tak, blob. Jest co? Blob. Jest zarazem ta bezkształtność. I dla głównego bohatera naszej bajki wydaje mi się, że blob jest jakby tym nadmiarem emocji, które on odczuwa, która jest jakby tą presją, która się pojawia na jego barkach, tak jak plecak, którą on odczuwa przed pójściem w nowe miejsce, tak jak w naszych pierwszych jakby pomysłach do tego filmu było, że on idzie do szkoły, że ma stres przed pójściem do szkoły, że się boi, że tak, że czuje tą niezręczność. Tak, i to są emocje. Mhm. To jest ten zbiór emocji, to jest to, to zatem bloby trochę też definiują to, kim jesteśmy. Te emocje, które czujemy, ten powody, dla którego ten blob się pojawia. No, takie trochę... No właśnie, one są bardzo zespolone ze swoim właścicielem, bo tak naprawdę każdy z tych blobów ma indywidualne cechy, prawda? I to każdy ma swojego bloba, to nie jest jak koronawirus, który wygląda tak samo, a to pod którą szerokością geograficzną dopada, a jednak każdy ma swojego bloba. Ale
Bohaterów w tym filmie jest 5. Mhm. Chociaż tak naprawdę ktoś jeszcze kieruje autobusem, ale to jest taka... takie pytanie. Aby. Czy aby? Właśnie. Przypadkiem sam, nie jest to samobieżny jakiś autobus. W każdym razie jest 5 bohaterów, jest 5 autorów, autorek w sumie. To rodzi od razu pewne skojarzenia. Jednocześnie końcówka filmu jakby potwierdzała ten trop i słuszność tego tropu. Czy tak jest, że każdy z tych bohaterów został stworzony przez każdego z was? Tak. Tak, okay. Każdy sobie wybrał bohatera. Tak, bo to nawet widać w różnicy stylu, że tak naprawdę każda z tych postaci jest w innej kresce. Tak, o to nam chodziło, bo mi się też tak wydaje, że studia to nie jest taki czas, że jest się w fabryce i musisz się dopasować, tylko w tej pracy dużo było takiej swobody, dużo takiego szacunku i tak, swoboda przede wszystkim. Więc chcieliśmy na to postawić, żeby każdy to narysował po swojemu. Tak, zarazem właśnie to jest fajne wykorzystanie takich, jak powiedziałeś, że tych indywidualnych stylów konkretnych osób. Ktoś dostaje bardziej rozedrgany, to może pasować do tego, że do nadaktywnego chłopca, ktoś dostaje trochę bardziej spokojnie i powoli, to pasuje na przykład do babci i jeszcze inaczej. Nawet ciekawy jest podział, nie tyle każdy z nas jakby trochę zaprojektował własną daną postać, konkretną postać, to nawet zaczęliśmy podkładać głosy pod konkretne postaci, więc to jest, to cały film jest totalnym przyjęciem z pizzą, ponieważ każdy ma swój kawałek. Jasne, no to jest w ogóle taki bardzo pomysłowy koncept na stworzenie takiego reela, prezentującego wasze umiejętności w plastyce, w animacji, ale też wokalne, jakby nie zwłaszcza wokalne. Zwłaszcza wokalne na koniec, to bardzo zapada w pamięć, w ucho na pewno. Słuchajcie, dobrze, ja jeszcze mam kilka pytań, ale one wyjdą w praniu, a najważniejsze, żebyśmy o tym nie zapomnieli, bo ostatnio takie tendencje się pojawiały. Przejdźmy do rzeczy, czyli do tego, jak ten film powstawał. Jakbyście mogły opowiedzieć właśnie od samych początków, od zarania pomysłu i tego, co ja już wiem i pamiętam, żeby tylko o tym zostało powiedziane, czyli jakie były początki Bloba i właśnie jak realizowałyście ten film. Także ja czekam na udostępnienie ekranu, jak sądzę, od Julii. Dobrze. I zaraz to udostępnię. Okay. A to z przyjemnością opowiemy o kulisach. O, tak. Proszę. I je mamy. Dobrze. No to tak. Blob był projektem studenckim, który zrealizowaliśmy w pracowni filmu animowanego profesora Roberta Sowy na krakowskiej ASP. No i pomysł wyszedł ode mnie, bo chciałam zrealizować projekt zespołowy, a przeważnie jednak studenci chcą realizować autorskie filmy. No i ja chciałam właśnie tak zobaczyć też, jak się pracuje w teamach, jakby to było takie ważne. No i moim marzeniem byłoby zrobienie takiego dłuższego filmu w formie bajki kiedyś. No i tak, Paulina, czy mogłabyś przesunąć następno? Proszę. No i tak, no i pomysł na scenariusz zaczął się od tego szkicu, który przedstawia głównego bohatera ze swoim blobem. No i z tego szkicu zaczęliśmy myśleć nad scenariuszem i zaczęliśmy robić szkice. No i etap szkicowy robiliśmy dosyć taką oldschoolową metodą, czyli na papierze rysowaliśmy. A potem
pracowaliśmy, a potem animacje robiliśmy w Photoshopie i w After Effectsie. No i w ogóle właśnie to też był bardzo taki piękny moment, bo też kiedy przygotowała Paulina Jakli, w tym momencie się okazało, że ona jest rodzona i ma po prostu do tego talent. No i też kiedy są świetne. Dziękuję bardzo. Znaczy też to było fajne, to fajnie było, bo właściwie wszyscy siedliśmy razem w tej pracowni, właśnie w Sarah Winkena. Rozłożyliśmy mazaki i Julka opowiedziała nam swój jakby pomysł na tego bloba. I tak jak pokazywałam ten pierwszy szkic z tym chłopcem, z tym dziwnym plecakiem, no to głowa, to też zaczęłam myśleć, zaczęłam sobie wyobrażać scenki, w którym jego dziwaczny plecakostwór nie powstrzymuje go pójściem do szkoły, albo jest przerażony psem. I od tego momentu zaczęliśmy się też coraz częściej spotykać. Mamy ulubioną cukiernię, mam nadzieję, że na lepsze trwała. Czarodziej. Mają tam podobno dobre milkshake'i. I mają dobrą kremówkę. I tam właśnie zaczęliśmy myśleć nad scenariuszem. To widać pierwsze jakby pomysły storyboardowe. Jakie postacie się tam pojawiają. I wtedy właśnie zaczęło działać to, o ile właśnie Julka przyszła z tym głównym pomysłem i z tą inicjatywą właśnie stworzenia bajki, to każdy z nas jakby deliberował i wspólnie, tak, że wspólnie zastanawialiśmy się, jak powinna to iść, jak powinno, czy ta historia coś dobrze opowiada. No i to tak, też będzie... Bardzo taka demokratyczna też atmosfera była, bo nie było takiego tradycyjnego podziału, że ktoś jest odpowiedzialny za to, ktoś za tamto. Nie, jakby wszyscy byliśmy reżyserami. Mhm. Czyli punktem wyjścia tak naprawdę tej bajki było to, że ktoś ma bloba. Tak. A to, co później ten blob, dlaczego ma tego bloba i co ten blob powoduje i w jakie interakcje wchodzi z innymi blobami w autobusie, to już pochodziło podczas tej pracy, o której mówicie. Mhm. Tak. Mhm. Okej. Okay. Znaczy ten scenariusz troszkę się zmienił, ale jakby, w sensie jak była już jakaś taka koncepcja, no to ją realizowaliśmy po prostu. Ale był też taki właśnie tak na burzę mózgu. A tak jak powiedziałyście, potwierdziłyście, że każda z postaci jest wykreowana przez inną osobę. Również głosy, właściwie te krzyki na koniec są, rozumiem, waszymi krzykami. Nie, chyba nie. Krzyki nie są. Krzyki nie były nasze. Krzyki nie były. My bardziej nagrywaliśmy. Magda na przykład szczekała i była pieskiem. Aha. Nasz piski też jakieś takie nagrywaliśmy. Też mieliśmy zabawę z balonami, też jakieś te tam efekty dźwiękowe uzyskiwaliśmy przez balony, jakby tak szukaliśmy tych dźwięków. Ale tak. To kto krzyczy na koniec? Przecież to są tak różne krzyki, to nie są wasze krzyki? Nie są nasze krzyki. Krzyki zostały... No przykro mi, smuteczek. Bardzo przykro. Tak. Ale kichnięcie jest prawdziwe. Kichnięcie jest prawdziwe. Nasze. Ale to powiedzcie mi, czy Paulino, ty robiłaś chłopca? Tak. Ja robiłam chłopca i ale jest jedno westchnięcie na początku filmu, które ja nagrałam. Więc... Okay. Julio, ty robiłaś tajemniczego pana w Prochowcu. Tak, ale nagrywałam Damulkę. Tak wyszło. Okej. Okay. To może pokażę dalsze szkice. Co myślisz? Tak. Tak, pokażcie, bo ja myślę o tym, kto krzyczał. powiem wam tak, że ja pamiętam, że zanim na Karmelickiej doczekaliście się własnego profesjonalnego studia do nagrywania dźwięku, do nagrywania muzyki, no i teraz już jesteście samowystarczalni, no to
te wszystkie dźwięki muzyki były robione wcześniej w Akademii Muzycznej w Krakowie. No i tutaj tym tropem idąc, i naprawdę mnie bardzo intryguje, kto krzyczał tam. Co to są za ludzie? To też są złapanki ludzie? To było na zasadzie krzykniesz, czy to są konkretni ludzie? Kto tam jest za tymi krzykami? Czasem niedopowiedzenia wyrażają więcej niż 1000 słów. Okej. No nie wiem, ale dla mnie, dobrze, przejdźcie, ja jednak zostaję z krzykiem cały czas. Tak, na przykład wymyśliliśmy pieprzny nos dla babci, to też pamiętam właśnie ten temat nosa. Tak, a czy tu widać, jak bardzo nasza koleżanka właśnie Magda Szpyt bardzo wczuła się w projektowanie swojej postaci, czyli jest babcia, a zwłaszcza piesek. I widzimy tu różne wersje jej Bloba. I tak jak powiedziałaś zresztą, Bloby są bardzo jakby integralną częścią tych postaci, które tam się prezentują. Tak bardzo też Magdzie zależało, żeby jeszcze on coś dopowiedział w tym, co pokazuje ta babcia. A kto robił całą resztę, to znaczy autobus, tła? Autobus i tło ja robiłam, natomiast wnętrze autobusu robił Mateusz. Okay. I to też był handmade na papierze. A dźwięk? Przy dźwięku współpracowaliśmy z Jackiem Felixem na Akademii. No i właśnie jeszcze a propos pytanie na temat tego pejzażu. Ten pejzaż to są krakowskie błonia, natomiast ten żółty autobus to kiedyś jeździło żółte 152, które było zawsze spóźnione, więc właśnie czasem tak jest, że inspiracje są blisko i nie trzeba szukać daleko. No. Może to też jest powód Bloba, że to 152 zawsze się spóźnia. Tak, tak. Makietka w tym autobusie powinna być teraz, że stał się bohaterem albo inspiracją dla animacji. Było ciekawe. O nie, PKP będzie chciało też jakieś royalty z tego, to lepiej nie. Szysz. Na pewno. Też ja właśnie jak rozmawialiśmy jeszcze z Pauliną o tym, to stwierdziłyśmy, że teraz tej nowej rzeczywistości pandemicznej jest bardzo taki rzeczywisty. Tak, każdy ma coraz większego Bloba. A ile czasu zajęło wam zrealizowanie tego filmu? Zaczęły się rozmowy chyba jakoś tak w listopadzie na temat scenariusza, natomiast skończyliśmy to w czerwcu. Tak od pierwszych takich rozmów do realizacji. W zeszłym roku, tak? To był 2019. No tak. Jeszcze chciałem spytać o podziękowania, bo jest tam podziękowanie między innymi dla Joanny Wapniewskiej. To jest autorka filmu Vita Azilia, który bierze udział w konkursie głównym w kategorii profesjonalnej na Opla w tym roku. No i właśnie dlaczego? Jaka tutaj była współpraca z Joanną? Czy być może ona jest adiunktem na ASP? Nie wiem. Ona była adiunktem i było jakby bardzo wiele się od niej nauczyliśmy, bo no, będąc naturą studenta, nie wiemy wszystkiego i nie wiemy do końca, jak się zorganizować. I ona była, no ona bardzo wiele nas nauczyła, jeśli chodzi o samą organizację, wiele nauczyła nas, jeśli chodzi o edycję. Więc tak, ona, dlatego mam dla niej podziękowanie, bo była bardzo dużym wsparciem, jeśli chodzi o ten film. Jasne. Ja jeszcze chciałem pokazać, staram się pamiętać o tym zawsze,
pokazać plakat, jako że na Opla też jest konkurs o plakat animacji. Tylko że widzę, że jeden jest strasznie duży i nie chcę wejść, to pokażę ten drugi, chociaż nie wiem, czy ten drugi jest akurat plakatem, więc możecie ustosunkować się do tego. Nie, no to jest plakat. Tak, to jest plakat. Tak, bo mam jeszcze jeden, dwa plakaty dostałem od was. Tylko ten drugi, mówię, jest duży i nie chcę się załadować teraz. A plakaty kto robił? Ten plakat ja zrobiłam, a drugi przygotowała Paulina. Boże, nie Paulina, tylko Klaudia. Klaudia. Mhm. Okej. Okay. Słuchajcie, czy macie jakieś pytania? Widzki, widzowie, których ilość zmienia się w dużym tempie i myślę, że jest uzależnione od tego, czy jajka już dochodzą. Jajka się gotują. Jajka się gotują właśnie. Nie, no dobra, nie będę w to wchodzić. W każdym razie, słuchajcie, czy chcecie nam jeszcze coś powiedzieć o Blobie? Od strony produkcyjnej. Może myślę, kto na przykład robił dużo, a kto tak naprawdę się opitalał? To już zostaje w kuluarach. To jest pięciogłowa hydra, nie będzie mówić nic złego na inne głowy. Ciężko. Nie wiesz, kto krzyczał. Nie wiesz, kto mało robił. No nie, same nudy. Tajemnicze. Po prostu powiedziałbym, że blob osnuty krakowskim smogiem. Nic nie widać. Dobrze. To, ale co chcecie jeszcze dodać jednak może? Może To myślę, mogę wspomnieć o tej anegdocie, o którą chciałeś, żebym wspomniała, gdy nie byliśmy na wizji, że jak się zaczęła, jak ogólnie zaczęła się cała inicjatywa, to, że gdy pracowałam nad swoim filmem dyplomowym, maziałam sobie w tuszu i podeszła do mnie Julka i się spytała, czy byłabym chętna zrobić z nią pakę. Tak, temat brzmi ciekawy. I już wtedy się dowiedziałam, że ona zaczęła już kogoś rekrutować. I to jest o tyle fajnym doświadczeniem jest Blob, ponieważ ja de facto nie znałam tak dobrze Klaudii ani Mateusza. Widziałam tylko, że to jacyś ludzie na scenografii byli chyba na tym samym roku, co Julka? Nie widziałam. Ale dzięki temu, że Julka też ich zwerbowała, by zrobić Bloba, znaczy by zrobić bajkę, wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze jaką, to poznałam ich i to są naprawdę bardzo fajni ludzie, bardzo utalentowani. Sądzę, że zrobią też prywatnie, na własną rękę, jeszcze mnóstwo fajnych filmów, Julka zresztą też. I sądzę, że też ma dużą, fajną przyszłość artystyczną moja druga koleżanka Magda. Ona jest moją koleżanką z roku. No. I cieszę się, że Blob pozwolił mi dzięki właśnie całej tej, dzięki całej tej produkcji, nadal mieć z nimi kontakt. Mieć z tymi ludźmi kontakt i możliwe, że coś jeszcze zrobimy w przyszłości. Nowego, więcej strasznego. Blob 2. Tak, Blob 2, albo ja się boję, bo Klaudia i Julia coś mówią o jakimś serialu? Nie, to jest Klaudia, ja o serialu. Można byłoby. Ambitne dziewczyny to są. Tak, w różnych autobusach, w różnej komunikacji miejskiej, w zależności od miasta. Różne problemy. Miastem, tak, ale też tramwaje, metra. Prequel będzie opowiadał o kierowcy autobusu. O tajemniczym. Tak.
Może on jest cały blogem. Tak. Ma na sobie na przykład człowieka. Taka, wiesz, może. Odwrotna sytuacja. Paulina, ja bym chciał cię jeszcze spytać o ten krok w lewo. Gdybyś mogła powiedzieć nam, co było tematem tej serii, tej wystawy, tego projektu. To był mój dyplom. Teoretycznie główną, znaczy nie teoretycznie, choć de facto, główną częścią tego dyplomu były moje obrazy, które były inspirowane trochę malarstwem barokowym, ale tytuł Krok w lewo wziął się z tego powodu, jest takie miejsce w kościołach barokowych, gdzie są te gigantyczne jakby te plafony, no na suficie, to wielkie malarstwo sufitowe. Jest tylko jedno miejsce w tej katedrze, w którym stoisz i masz pełną imersję. Widzisz wszystko perfekcyjnie tak, jakby to, nad tobą otwierało się niebo. I tematem, jakby główną, za przeproszeniem, rozkminą w tym moim dyplomie był fakt, jak bardzo łatwo zmącić tą imersję po prostu z tym krokiem w lewo. I to było moje rozmyślenie na temat malarstwa i faktu, że jak ciężko jest zmusić widza, by wciągnął się w obraz, który przedstawiasz po prostu na płótnie. Ale zarazem w sumie fajnie, że o to pytasz, o ten krok w lewo, ponieważ w tym dyplomie, mimo że był o malarstwie, był właśnie bardzo związany na temat moich rozmyślań na temat filmu. Bo film pozwala na tą imersję i film pozwala na opowiedzenie historii, jakby wciągnięcie cię w jakiś kompletnie inny świat, zamykają cię w ciemnej jakby takiej trochę sali deprawacyjnej, jaka jest sala kinowa, i w której możesz po prostu przenieść się w świat przedstawiony. Czy to animacja, czy to film fabularny, czy coś kompletnie innego. Mhm. No. I tak. Mhm. I do tego zrobiłaś też film animowany, tak? Tak. Film animowany to był miał tytuł Niebieski. Też wysyłałam go na różne konkursy, nie wysyłałam na ten, co było błędem. I też on też jakby wizualnie miał trochę wciągać widza w jakąś taką odwrotną historię trochę. Znaczy, historia odpowiedziana trochę od tyłu. I one były rysowane tuszem na papierze i występował tam właśnie tylko jeden kolor, czyli niebieski. Można go jeszcze zobaczyć na przykład na mojej stronie internetowej. Po prostu wpisze się moje imię i nazwisko. Wyszukiwacy. Tak. Okej. Okay. A Julia, ja mam do ciebie pytanie o bajki. Czy ty piszesz bajki, czy po prostu piszesz scenariusze bajek i czy myśląc bajka myślisz też o dzieciach, czy jak myślisz bajka myślisz o braciach Grimm? Ja mam dużą łatwość do pisania. I kiedyś faktycznie dużo pisałam, ale bardziej się zajęłam plastycznymi aktywnościami i jakby nie tak, że zrezygnowałam z tego, tylko po prostu tak więcej czasu poświęcałam na coś innego. A nie myślę o braciach Grimm, chyba nie. Znaczy, nie. Tutaj o braciach Grimm mam na myśli to, żeby tworzyć bajki dla widza dorosłego. Nie, blog taki wyszedł, ale chyba to nie jest ten kierunek do końca. Myślę, że takie klasyczne, takie, tak, tak klasycznie, tak po prostu. A co przed wami? Przepraszam? Nie, dobrze. Paulino, ty, mów. Chciałam tylko wspomnieć, że wydaje mi się, że to, co jakby z rozmów o bajkach i czym są bajki z czasów, kiedy myśleliśmy nad tą własną kreskówką, to wydaje mi się, że właśnie taką rzeczą, którą przyciąga i którą uważa jako bajkę Julię, to przykładowo ten taniec różowych słoni z Dumbo,
albo tą taką magiczność, tą trochę taką... Pamiętam, że chciałaś coś podobnego zrobić. Trochę tą bardziej disneyowską magiczność. Tak. Fantazję trochę. Zarazem nie wiem, na ile przyciągacie właśnie morał w tych bajkach, ale wiem, że ciągniecie chyba właśnie do takiej fantastyczności. Tak, ale też jak na przykład jak są Muminki, no to są opowiadania, to nie są bajki, no bo bajka powinna założenie mieć jakiś taki morał i być pouczająca, więc faktycznie trochę bardziej jednak w stronę takich opowiadań. Jasne. A co przed wami? Nad czym teraz pracujecie? Co robicie? Ja teraz pracuję nad dyplomem i się będę bronić niedługo, więc na razie się nad tym skupiam, no i tak. A ty, Paulino? A ja teraz właśnie pracuję przy filmie animowanym, jakby w zespole, takim poważnym, że nie jestem reżyserem, ale jestem członkiem zespołu, więc na pewno doświadczenia, jakie się nauczyłam z blobami, bardzo pomagają. Możesz powiedzieć? Nie mogę powiedzieć, jaki to jest film, niestety. Nie mogę się z pasjoniem skłębiać, ale mogę powiedzieć tak, że jest animowany i animuję przy nim. Okay. Wszystko jasne. Tak, wszystko jasne. Powiem wam, że to jest jedno najbardziej tajemniczych spotkań Opla na żywo. Ja cały czas w uszach mam krzyki z zakończenia filmu. Dobrze, no to trzymam kciuki za dyplom. Trzymam kciuki za tajemniczy film animowany, przy którym animujesz. Ale mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Mam nadzieję, że to nie będzie tajemnicą, ponieważ w twoim biogramie pada hasło mural, a akurat ja bardzo też muralami interesuję się. Gdzie możemy zobaczyć, czy możemy zobaczyć już twoją pracę albo tam, gdzie ty działałaś? Na pewno mural mnie przyciąga i chciałabym zrobić ich więcej. Jak na razie najbardziej znane moje murale jest przykładowo mural w Czczewie przy Alei Zwycięstwa. Jest na bloku i jest on jest on trochę śmieszny, bo są to dwie dziewczyny, właśnie dziewczyna i dziewczynka siedzące pod mostem, pod dwoma mostami znanymi w Czczewie. Tylko że to są takie jakby dwie gigantki, a most jest malutki pod nimi, znaczy nad nimi. Więc można wyszukać mural w Czczewie. Jest to jak na razie największa rzecz, jaką zrealizowana. Nie realizowałam go sama, ale jest powstał na podstawie mojego projektu. Więc tak. Na razie tak, myślałam, żeby chciałabym właśnie trochę rozwinąć się jeszcze bardziej, jeśli chodzi o projektowanie murali i kiedyś porządnie podejść i stworzyć taki mural. No, w Tczewie Opla była, także miło, że tam też mural jest. Ja właśnie wszedłem sobie na stronę i widzę tutaj, mówisz, że dziewczynka z mostem, tak? Dziewczyna i dziewczynka z mostem. Właśnie dwoma mostami. Okay. No widzę, to odsyłam was, moi drodzy, do zobaczenia muralu z Tczewa. Bo nie wiem, czy uda mi się to zrobić, żeby pokazać, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. I tym muralem myślę, że skończymy. Czy ten mural? Tak, to ten mural. Nie super. Jest cały, widoczny. Ale takie było tylko zdjęcie tam, jak wszedłem. Takie docięte niestety. Co oni zrobili? Budynek jest wyższy. Ale tak,
ale ten most, wiesz co, ten pierwszy most, mhm. on jest niesamowity, ten most. Ja byłem przy nim kiedyś, będąc właśnie w Tczewie. On jest przepiękną konstrukcją. Jeżeli o tym... A tak, to jest chyba ten. No tak, to musi być ten. Dobrze, słuchajcie, będziemy chylić się ku końcowi. Mnie się udało pomniejszyć drugi plakat filmu Blok w międzyczasie. Bardzo ładny. Bardzo ładny, taki wypośrodkowany ładnie. Tak. I bardzo wam dziękuję za spotkanie. Również bardzo. Dziękuję bardzo. Super. I trzymam kciuki, jak już powiedziałem, za dyplom, trzymam kciuki za kolejne realizacje. Was zapraszam o 18:00 na spotkanie z Anetą Siurnicką, czyli tym razem przeniesiemy się do Poznania. Pomówimy o jej filmie Between, animacji lalkowej. Także nie zapomnę o tym, żeby było o lalkach i o scenografii. No i tak. I będzie to wyjątkowe spotkanie. Bardzo wyjątkowe spotkanie. Dlaczego? No to zobaczycie o 18:00. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Moimi dziękujemy. Były Paulina Jaklik i Julia Kwatron. Quattro. Quattro. Bardzo ciekawe nazwiska macie. Tak, bardzo, bardzo ciekawe nazwiska. Bardzo dziękuję. Autorki, współautorki filmu Blob, który możecie oglądać w programie Art Animowana Gimnastyka, tak skrócę troszkę tę nazwę. Art Animowana Gimnastyka już jest do oglądania dla was, ale bez głosowania, bez ocen, bo oceniają, głosują jurorzy 13-15 lat. No dobrze, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.